będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już 6. odcinek wakacyjnego szlaku organowego, który realizujemy może z drobnym opóźnieniem, ale sami pewnie Państwo rozumiecie. Wakacje, różnie to z terminami bywa, a i też nie zawsze technicznie jesteśmy w stanie to wszystko w takim czasie zrealizować. Niemniej jednak myślę, że warto było czekać na ten kolejny odcinek, ponieważ chcemy w nim pokazać, zaprezentować brzmienie unikatowych organów wybudowanych w połowie XIX wieku przez braci Walterów z Góry Śląskiej. Instrument znajduje się w kościele w Grodowcu, gdzie również jest sanktuarium maryjne, do którego tak często i od wielu już lat zmierzają pielgrzymi z rejonu ziemi głogowskiej, polkowickiej, całej północnej strony Dolnego Śląska i południowej części naszej ziemi lubuskiej.
Znajdujemy się przy organach braci Walter z Góry Śląskiej z 1851 roku. Organy te posiadają 17 głosów, które są podzielone pomiędzy dwa manuały oraz pedał oraz posiadają trzy urządzenia dodatkowe. Połączenie tych dwóch klawiatur ręcznych oraz połączenie manuału pierwszego do pedału, a także urządzenie Winda Blas służące do wypuszczenia pozostałego powietrza z wiatrownic. Podstawowym głosem w organach jest pryncypał. Taki również znajduje się w tych organach. Jest to pryncypał ośmiostopowy i brzmi tak. Siostrą jest oktawa czterostopowa, która brzmi oktawę wyżej. Trzecim pryncypałem jest oktawa dwustopowa, która brzmi dwie oktawy wyżej niż pryncypał ośmiostopowy. Dopełnieniem głosów pryncypałowych jest kwinta 2 i 2 trzecie. Jest to tak zwany głos alikwotowy. W zasadzie nie wykorzystuje się go jako samodzielnego głosu, natomiast bardzo dobrze brzmi na przykład z pryncypałem ośmiostopowym. Instrumentu posiada od 3 do 4 rzędów, co oznacza, że po naciśnięciu jednego klawisza odzywają się 3 albo 4 piszczałki w zależności od oktawy, w której gramy. Instrument ten posiada także głosy fletowe. Jest nim na przykład portuna, czyli taki dosyć delikatny flet. Czterostopowym fletem jest Spitzflet, czyli głos, w którym kształt piszczałek jest koniczny, stożkowy, zwęża się w górze. Brzmi tak. Ciekawym głosem jest także fugara, którą możemy przetłumaczyć jako po prostu fujarkę. Jest to głos ośmiostopowy. Niektórzy mówią, że jest to taki głos pomiędzy głosami fletowymi, a pomiędzy głosami językowymi. Oczywiście
Nie jest to głos językowy, ale jego brzmienie jest minimalnie zbliżone do jakiegoś delikatnego głosu językowego i brzmi tak. W manuale znajduje się 5 głosów. Podstawowym głosem w tym manuale nie jest pryncypał, ale flet 8-stopowy, który w przypadku tego grotowieckiego instrumentu posiada ciepłe i bardzo głębokie brzmienie. Posłuchajmy. Czterostopowym fletem w sekcji drugiego manuału jest rohrflöte, czyli flet rurkowy. To znaczy, że na górach piszczałek znajdują się takie drobne rurki. Brzmi on w taki sposób. Instrument braci Walterów jest instrumentem wczesnoromantycznym, dlatego charakterystyczne dla niego jest to, że posiada także głosy tak zwane smyczkujące. W drugim manuale jest to głos viola di gamba, 8-stopowy. Ma on brzmieć tak jak ten barokowy, już rzadko spotykany instrument. Jedynym głosem pryncypałowym w sekcji drugiego manuału jest pryncypał czterostopowy, który jest nieco jaśniejszy, taki bardziej jaskrawy w odróżnieniu oktawy czterostopowej z pierwszego manuału. Zresztą posłuchajmy, jaka jest różnica brzmieniowa między tymi głosami. Najpierw pryncypał manuału drugiego. Ostatnim głosem manuału drugiego jest głos flautino, 2-stopowy. Jest to dosyć delikatny głos fletowy. Organy, jak już wspomniałem, posiadają także pedał, czyli klawiaturę nożną. W tej sekcji znajdują się jedynie 3 głosy. Taką podstawą jest subbas 16-stopowy,
delikatny, aczkolwiek głęboki głos, który doskonale odnajduje się w przestrzeni tej świątyni. Poza tym są jeszcze dwa głosy smyczkujące. Wiolonczello ośmiostopowe, jak sama nazwa wskazuje, brzmieniem ma przypominać wiolonczelę, ale brzmi oktawę wyżej niż subbas. Stopowy, więc brzmi oktawę niżej. Jest to najmocniejszy z głosów pedałowych w tym instrumencie. Jeśli włączymy głosy pryncypał ośmiostopowy, oktawę czterostopową oraz oktawę dwustopową, uzyskamy tak zwaną piramidę pryncypałów, która brzmi tak.
kościoła w Grodowcu prezentuje dziś w głównej mierze Maciej Skoczek, który jest między innymi absolwentem naszego diecezjalnego studium organistowskiego w Zielonej Górze. To tutaj zaczynała się jego przygoda z organami, którą sukcesywnie i sukcesami Maciej kontynuuje na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Przez wiele lat był również organistą kościoła w Grodowcu. To nie jest instrument zachowany w rewelacyjnym stanie i generalnie w naszej diecezji wiele jest takich perełek, które wymagają większej troski i większej, myślę, też świadomości wspólnot parafialnych, że to jest pewien skarb, który mamy w kościele. I jeśli jest jeszcze dobry organista, to myślę, że warto inwestować w to, żeby organy w kościołach były naprawdę w dobrym stanie. Bo kościół jest też miejscem, w którym człowiek nie tylko dotyka Boga, ale też dotyka tych różnych sposobów, przez które Pan Bóg przemawia. Nie, oczywiście przez Słowo Boże, przez sakramenty. To jest absolutny fundament. Tego nikt nie będzie negował. Ale także przez piękno. Piękno sztuki. Ołtarze, obrazy, rzeźby i piękno muzyki. Dlatego też, gdy budowano organy, to budowano z tą świadomością, że mają służyć zarówno do celów koncertowych, ale też liturgicznych. I to jest wspaniałe w organach, że w zasadzie nie ma drugiego takiego samego instrumentu. Nawet jeśli dyspozycja głosów się zgadza, jeśli budowniczy był ten sam, jeśli rok budowy byłby ten sam, to jednak w każdej świątyni, w każdej akustyce zabrzmią inaczej i każdy organmistrz, szczególnie jeżeli mówimy o instrumentach historycznych, starał się nadać swoim instrumentom konkretne, indywidualne rysy. I w tym miejscu chciałbym się z Państwem też podzielić taką własną refleksją. Otóż, gdy jeszcze byłem nastolatkiem, pewien ksiądz, który przybył do parafii, a też był organistą, zabrał mnie z mojej wioski, z mojego kościoła na wiosce, do kościoła parafialnego w mieście, gdzie akurat wtedy również budowano, rozbudowywano organy. Tak się zachwyciłem tym instrumentem, pięknem jego brzmienia, że zacząłem jeszcze bardziej przykładać się do nauki gry. Później mój proboszcz wysłał mnie na studium organistowskie. I w tym wszystkim tak to postrzegam do dzisiejszego dnia. Była ręka Boża. Poprzez częstszy kontakt z organami, a tym samym kontakt z Kościołem, poprzez kapłanów, którzy byli wrażliwi na muzykę, na te moje też talenty, zainteresowania, zrodziło i umocniło się jeszcze bardziej powołanie do kapłaństwa. Jestem o tym święcie przekonany. I dlatego też dzielę się tym z Wami, by pokazać, że Pan Bóg naprawdę ma różne ścieżki przemawiania do człowieka. Do mnie przemówił przez piękno, ukryte w muzyce i w tym królewskim instrumencie, jakim są organy. Dlatego pokazując dziś ten grodowiecki instrument, który urzeka swoim pięknem, ale jednak wymaga już poważniejszych nakładów finansowych, zachęcam do tego, by tam, gdzie Państwo jesteście, wspierać działania, które mają za zadanie utrzymać to dziedzictwo, które odziedziczyliśmy po przodkach przecież. Nasze kościoły, ołtarze, ale także organy. Żeby o to dbać, żeby naprawdę się o to troszczyć, bo ci, którzy byli przed nami, nie szczędzili swoich ofiar i swoich pieniędzy, by dany kościół postawić, a w nim również umieścić instrument, który by zachwycał wszystkich swoim brzmieniem. Ufam, że te filmiki też się troszeczkę przyczynią do tego, że nasza świadomość w tej kwestii będzie po prostu większa. Thank you.
niedzielę 9 lipca w gościu niedzielnym i w naszym dodatku gość zielonogórsko-gorzowski ukazał się artykuł dotyczący organów grodowieckich. Ja zachęcam do śledzenia naszego kanału, do nabywania tych wakacyjnych numerów gościa niedzielnego, ponieważ tam dowiemy się nie tylko o historii instrumentów, ale też poznajemy sylwetki ludzi, którzy na co dzień przy tych instrumentach zasiadają, którzy o te instrumenty się troszczą, po prostu sylwetki naszych diecezjalnych organistów i tego, jak to życie muzyczne w parafii wygląda. Tam również dzięki uprzejmości zakładu organ mistrzowskiego Ars Organum, a przede wszystkim jego właściciela, pana Adama Olejnika, możemy się dowiadywać o poszczególnych elementach budowy instrumentu. Dlatego zachęcam do nabywania, jeśli ktoś ma taką możliwość, by uzbierać sobie te 9 odcinków od lipca do sierpnia jako taki wakacyjny cykl organowy. W kolejnym odcinku pozostajemy na południu diecezji, niedaleko od Grodowca zresztą, a będzie to przykład współczesnego instrumentu polskiej firmy, polskich budowniczych organów. W zasadzie będą to dwa instrumenty złączone w jeden, co już teraz może brzmieć ciekawie, więc zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka i zapraszam również do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Żegnam się z Państwem, szczęść Boże, a na zakończenie krótkie wolontarium Gordona Younga na grodowieckich organach. Thank you.